O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 13 lipca. Rano, początek dnia. Już wczoraj się spiąłem, ciapka, uzupełniłem o paliwo, zaczepiłem sobie. No i jak widzicie, jesteśmy na polu z buraczkami. Chcieliście, żebym Wam pokazał, jak przebiega zbiór. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak ogławiamy tego buraczka. No i jak go wykopuję kopaczką elewatorową. To jest, no powiedzmy, nowy nabytek. Gdzieś tam przez prywaciarza robiona taka ogławiarka obrotowo-palcowa, palce gumowe, takie chropowane, mięciutkie. No i to się kręci, powiedzmy, z dość dużymi obrotami. No i tego buraczka ogławia. Ogólnie tak, przez buraczka przejeżdżam raczej 2 razy, żeby był dobrze ogłowiony, bo pierwsze kopanie, jakie robiliśmy bolkiem, to był buraczek słabo ogłowiony, to powiem Wam, że porażka. Na bolku trzeba było tyle liści oberwać. No jak się dobrze ogłowi, w sumie buraczek się nie uszkadza, to no wtedy nie ma tyle roboty. Regulacja wysokości tutaj na tych kołach, śrubą tutaj. O, to mogło być. O, dokręcę, bo mi się śruby pogubią faktycznie. Nie mam tutaj ściągnięte, bo przestawiałem sobie to. Powiem Wam, że jedno ustawienie na całe pole to nie jest dobre ustawienie. Poprzeczniaki swoją drogą. Ustawiłem sobie poprzeczniaki. Pojechałem na proste. Mówię, kurczę, nie docina. Wyżej. Tam znowu tak, znowu wyżej, niżej. Trzeba kombinować. Także no teraz jest ustawione tutaj do jazdy na wprost. No ogólnie idzie to dobrze. Za szybko też no nie mogę jechać, żeby to dobrze obcięło. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to wygląda. Jadę ciapkiem na czwórce, na no, takim średnim gazie. Ogólnie trochę niebezpieczna praca, bo no, rzuca i buraczkami, i kamieniami. Jakąś osłonę powinienem sobie zrobić albo w kasku jeździć. Tam, gdzie buraczki są wyrównane, to jest fajnie, ale tam, gdzie zmarzły, to niestety są już przerośnięte, bo są po prostu rzadkie. To już jest ponad kaliber. I to już jest praktycznie odsort. Ogólnie no, trochę przydziadowałem, bo akurat w buraczkach ćwikłowych zrobiłem tylko 2 zabiegi na chwasty. Mówię, nie będę jechał, parę rzepaków było. No i teraz jak ten rzepak wystrzelił do góry, to troszkę śmieci z tego rzepaku jest. No nie jest źle, nie są zarośnięte, nie wiadomo jak, ale w porównaniu do buraków cukrowych, które są czyściutkie, to nie ma co mówić. Dobra, zakładam kamerę na głowę i lecimy. No tak to wygląda. O, tak to wygląda. No tutaj zobaczcie, liście buraczków do przedniej osi. Po jednym przejechaniu, no są takie, no to już by było dobrze, tak? Ale te środkowe gdzieś tam, głównie generalnie niedocięte są te mniejsze buraczki, te gdzieś tam po środku, co zostały. Ale po drugim przejeździe, to już się zrówna i będzie ok. Dobra, zakładam kamerę na głowę i kawałek przejedziemy. Ja się tutaj za dużo nie mogę odwracać, bo leci w oczy, leci we mnie te resztki. O, już kamera, widzę, ma jakiegoś śmiecia, zaraz go wyczyszczę. Tak to się leci, długie pole, to się trochę schodzi, żeby całość objechać. Pojedziemy na czwórce, na 1200 obrotów. Tam gdzie rzepak, to wiadomo, że trochę gorzej, ale też rzepak ścina bez problemu. Ogłowię sobie na dzisiaj, no, 5 rządków, ale wykopywał na razie wszystkiego nie będę, żeby nie przesychały za mocno te buraczki. No i bierzemy się za zbiór. One sobie dobrze podeschną te liście, a póki burak będzie w ziemi, to nie będzie żadnego problemu z tym, że on będzie wysychał, bo sobie trzyma wodę. Tutaj już po zbiorze pojedyncze sztuki gdzieś tam zostają, ale to tam jest no, nieduży udział. No i tak powoli, zobaczcie. Wow, to tu się wyrabia. Najważniejsze to kwestia równości na polu. Jak na polu jest równo, to robota idzie dobrze. Jak gdzieś są te buraki nierówno posiane, to wtedy albo je wyrzuca, albo za słabo ogławia. No a tutaj
tutaj rzepak, zobaczcie, takie gniazda są z tym gównem, no niestety. Człowiek się pokusił o 250 zł oszczędności, no i ma plantację zarośniętą niestety, nie? A burak jak leci, to po 40 metrów w bokach go wyrzuci, także w głowę dostać nic przyjemnego. Jestem już po ogłowieniu drugi raz, w sumie ogłowiłem drugi raz tylko jeden rządek. Taki miałem plan, żeby sobie zrobić trochę więcej, w sumie 5 rzędów. Te liście w sumie by przeschły, nic by się z tym nie stało, ale trzeba robić na bieżąco maksymalnie 2 rządki, bo stamtąd, jak będę jechał teraz tam ogławiać, to rzuca liśćmi i taka głupiego robota, że tak powiem. Jedne na drugie narzucają liście i tak, no nie za bardzo to wygląda. Tak wyglądają buraki po drugim przejeździe. To zobaczcie, to tam ledwo się trzyma, to prawdopodobnie odpadnie na przykopaniu. Dość czyste te buraki, no coś takiego, to też jeszcze tu część z tego odpadnie, część się chwyci, oberwie, gdzieś tam te skrajne są troszkę bardziej obite, ale to nie jest tam, nie ma żadnych ran, nie są pocięte. Tak to wygląda. No nie będę tutaj jechał, bo zacząłem jechać, żeby ogłowić ten rząd, to narzuca liście na ten ogłowiony. Także jadę po koparkę, wykopię, zbierzemy, ogłowię. No i tak będzie trzeba analogicznie robić. No, mówię, przez to, że burak jest nierówny, małego buraczka nie docina, on jest w środku, gdzieś tam, nie wiem, później zszedł, czy co, te większe sztuki są ogłowione ładnie wszystkie, tak? To tam nie ma krzywdy. Jedziemy po kopaczkę. Ciapek oczywiście ugnojony. Ja również, zobaczcie, jak jest zalepiony buraczkiem. Ogłowiarka też widzę, że zgubiły mi się gumy. Dwie. No, może się znajdą przy kopaniu. O, kolejna chce wypaść. Trochę za nisko miałem ustawione. No, tu widzę pęka, ale mam parę na zapas, więc spoko. No, dobra, ta już jest do wymiany. Jedziemy do domu. No, to jeszcze człowiek się musi nauczyć. Dostrojenie tego, stawienie wysokości i tak dalej, to nie jest tak hop-siup. Jedziemy po kopaczkę, nagram coś z kopania jeszcze. No i najpierw jedziemy jeszcze cebuli rządek wykopać, żeby już schła na taki detal. No, pytaliście też, jak dynia, bo z dyni jeszcze nic nie było. Ogólnie tak, po trudnych wschodach, bo no, siane były 15. Później przesiewałem, około po 2 tygodniach przesiewałem, te mniejsze pomiędzy widać to są przesiane. Już teraz ma się dobrze, wprawdzie już będzie trzeba pomyśleć o jakimś zabiegu na mączniaka, bo no rok sprzyja. Jak widać, folia się trzyma, spełnia swoje zadanie. Jest to folia biodegradowalna EcoVio. Ogółem tak, po opryskaniu tych międzyrzędzi, gdzieś tam pojedyncze chwasty, tu chwastnica, coś tam już powschodziło. Tu akurat chyba odmiana jest, która tak mocno nie zakrywa rzędów. Tam mam cukinia już do zbiorów. I dalej są 4 rzędy ogórka. Ogórka możemy policzyć na tych 4 rzędach na palcach obu rącz. No ogólnie ogórek powschodził kiepsko. Tutaj arbuz, wprawdzie z arbuza chyba w tym roku nic nie będzie, nie są te rośliny zbyt mocne, szału to nie robi. Tutaj cukinia, akurat no tutaj się zdarzyło, że
gdzieś tam, o, jest już do zerwania, ładne kabaczki są. Chwastnica gdzieś tam w środku została, no są do oberwania sukinie. Tutaj tam z tyłu jest trochę i tam jest kilka rzędów, no tutaj pomiędzy jest ogórek. Ogórek jak widać tutaj, to jest no generalnie bieda. Nie miałem czasu już dosiewać, ale mówię, pokażę wam jak to wygląda. Ogólnie dla psiankowatych ten rok nie do końca sprzyjał. No i też jeszcze mam tutaj zainstalowaną paczuszkę, wprawdzie trochę mniejszą i z innym rodzajem zapylaczy. To są trzmiele do zapylania. Tutaj w środku mają pokarm, pożywkę, sobie jedzą, piją. Tam mają taki sączek, pokarm, a nie będę otwierał. Ale słychać jak ładnie bzyczą, w dzień latają, już ma się ku wieczorowi. No i mają pomóc w zapylaniu, tak? Widać nawet połowy chyba nie ma w środku, połowa jeszcze gdzieś tam jest na łowach, na zapylaniu. Zamówione na stronie Agrokonsult. To są mniejsze, tak, te mniejsze ule, naturalne zapylacze, trzmiele. No i mają nam tutaj zapylać na plantacji, no żeby było jak największy odsetek zawiązanych dyń, arbuzów, cukinii, ogórków, czego tamkolwiek jeszcze. Tutaj widać jest inna odmiana, zaczyna iść na boki. No nie wiem, mam tutaj miks pomieszany wszystko i takie odmiany, i takie. Tutaj pokażę wam jeszcze pomidory na folii. O, tutaj na poprzeczniaku jeszcze też. No i mamy ogórki, też już się coś atakuje, chyba mączniak. Jeszcze ogórków za dużo nie ma, no choroby sprzyjają. Pomidory też w gruncie mizerne. Muszę je opryskać jakimś środkiem na zarazę niestety, bo no nie przetrwają zbyt długo. Dobra, biorę się dalej do działania. Do zobaczenia za chwilę. No to lecimy. Ciapek się w tym roku chyba nieźle napracuje. Zobaczcie, ile jeszcze jest do zebrania. No ogólnie to powiem wam, jakie to są ilości do zebrania, to jest masakra, nie? Na ten sprzęt to jest dużo, tak? To jest dużo, te 3,5 hektara na tego bolusia, czy na tą kopaczkę. Wykopałem właśnie rządek cebuli. Nie nagrałem wam nic, zapomniałem wyjąć kamery. No ale dobra, teraz palimy sprzęt. W cebuli się zebrało pięknie, bo ziemia jest bardziej zbita, bardziej równa. Tutaj w buraczkach jest, nie wiem, bardziej pulchno jakoś tak. Ta ziemia jest inna, tak? Po buraczku, po tej ogławiarce, w cebuli to pięknie, no tak twardo, no inna struktura ziemi jest. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Generalnie pole po wykopaniu cebuli dla zbioru bolka jest lepsze. Dobra, cebuli to jeszcze będą odcinki typowo cebulowe, będziemy coś tam nagrywać, a teraz lecimy z wykopkami. Też do kopaczki założyłem lemierz od kolegi, kupiłem taka samoruba ze starej resorów kolejowych, to tak z takiej solidnej blachy, z tyłu są takie zgarniacze, no i lecimy w rządek układać, to wykopać. Jadę na dwójce, nie za szybko, wiadomo, że straty tego bureczka trochę są przy tym zbiorze, to nie jest sprzęt perfekcyjny do takiego zbioru. Ciężko tutaj ustawić dobrze głębokość, żeby było dobrze. Ogólnie będzie głośno, chyba, bo dość duże obroty muszę mieć, żeby dobrze ziemię obijało. Żeby buraczek spadał na ziemię, a nie pod ziemię, razem z ziemią. Głęboko. Co tutaj się nie wydarzyło? Podnoszę, nie chcę mi podnieść. Co tu się nie wydarzyło? No ja, już się zaczęło. Zgubił się bolec od wieszaka lewego. No nic tu nie wymyślę. Muszę poszukać boluszka. To mi tutaj nie podejdzie raczej. Muszę iść do domu. Iść, nie jechać, chyba że to odczepię kopaczkę. Nie, to nie podejdzie. Dobra. Rób ma rząd, idź ma stąd. Kurka chata. No nic nie wymyślę. O, tutaj widzę z brzegu pola troszkę nie do końca jest tak ogłowiony, jakby być mógł ten buraczek, ale dalej będzie lepiej. Kurcze pieczone, no.
Dobra, do zobaczenia za chwilę, widzicie, są już przygody. Szybki luk na buraczek po wykopaniu, tak to wygląda, no pojedyncze gdzieś tam spadną na koło, to albo przejść i wybrać, włożyć na rządek, żeby bolek podniósł, albo po prostu liczyć na straty. Ogólnie większe buraczki są ogłowione ładnie, bardzo ładnie, to jest ok, a pojedyncze takie, tu część jeszcze z tego odpadnie na przy zbiorze. A małe i tak są do wyrzucenia, zresztą jeszcze będzie, to jest towar na brudno, on jeszcze będzie przechodził przez linię do czyszczenia, przez sortownik, więc tam jeszcze reszta tych liści się oberwie. No kaliber chyba jest ok, no wszystko się tutaj, patrząc na zdjęciu, łapie, to będzie dyszka, czyli maksimum, no ten to jest odpad,
ale to i to powinno być 5 cm, nie powinien przelecieć, no wiadomo, taki pierdek mały, ale ogólnie jest dobrze. Dobra, to tyle w tym vlogu, trzymajcie się, jeszcze raz na razie, cześć.